Dzisiaj wylosujemy sobie ten. Siemanko, dzisiaj będziemy testować aromat spożywczy Funky Flavors o zapachu batona Snickers. Ja jestem ciekawy, jak to smakuje. Teraz tu weźmiemy serek wiejski, dodamy 5 kropel aromatu oraz trochę słodzika. Czas na test. No dobrze. Snickers okazał się w miarę dobry. Chociaż wyczuwalna jest czekolada, wyczuwalne są te orzeszki. Ale coś mi nie leży. Posmak taki dziwny zostaje w ustach. I przez ten posmak nie do końca mi to smakowało, dlatego więcej bym go nie kupił. A to oznacza 7 na 10. Bóle kuli na głowie, zawsze uśmiechnięty, pośmieszając nas, jesteś naszym ulubieńcem. Ale co się stało, coś jest nie tak. Twój mikrofon zepsuty, dźwięki do zniesienia. Zepsuty mikrofon, przerywany dźwięk. Tak, trudno nas to słuchać, lepiej niech się naprawia. Mamy nadzieję, Bully Kuku, wróciłeś do naszego świata. Zepsuty mikrofon, daj nam znowu ten dźwięk. Siemanko, dzisiaj przetestujemy sobie pudding proteinowy Go Active. Smak białej czekolady. Jest to pudding o smaku limitowanym. On już wcześniej był w Biedronkach, ale nie udało mi się go wtedy dorwać. Także teraz powrócił. No więc cena 4,47, wartości odżywcze na 100 gramów. 83 kalorie, 1,5 grama tłuszczu, węglowodany 7,1 grama, białko 10 gramów. Fajnie pachnie. Ładnie to wygląda. Dobra, pudding zjedzony. Jak wrażenia? Bardzo, bardzo słodki. Naprawdę nie spodziewałem się takiej słodyczy. Ale nie smakuje to jak biała czekolada. Smakuje to bardziej jak kasza manna na mleku ze śmietaną i z dużą ilością cukru. Taki śmietankowy smak ma, mleczno-śmietankowy, nie czekoladowy. Ale co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobre. 9 na 10. Siema, pięknie mi dzisiaj poszło w szkole, co? Zajebisty jestem. Nie musicie mówić. Jutro kolejne dwa egzaminy, ale jestem tak obkuty, że poniżej piąteczki nie schodzę. Ale nie o tym. Słuchajcie, jest do zgarnięcia darmowy masaż. Masaż jest termin od poniedziałku do piątku. I masaż obejmuje wyłącznie kończynę dolną, czyli stopę, kość skokową, nogę, kolano, staw biodrowy i pośladki. No. A mówię poważnie, bo mam za tydzień zaliczenie z tych, z części dolnej, znaczy z dolnej kończyny i z pośladków i ze stawu biodrowego, więc szukam osoby chętnej, na której mógłbym poćwiczyć. Jestem profesjonalistą, mam na to papiery, w następnym kafelku wam udowodnię. No, także słuchajcie, jakby ktoś chciał poświęcić czas w tym tygodniu i dać swoją nogę do pomasowania, to Warszawa, Wola, okolice Dworca Zachodniego. Proszę w wiadomości prywatnej się zgłaszać. Siema, jeszcze na szybko Biedronkę odwiedziłem, także pochwalę wam się super zakupami. Patrzcie na to. Batony proteinowe Go Active. Było tak. 3 sztuki plus 3 gratis. Te są po 7 zł, te są po 4 zł, więc normalnie bym za to zapłacił 3 dychy. A zapłaciłem tylko 14-18 zł. Te były gratis, czyli 12 zł w kieszeni. Do tego puddingi proteinowe są na promocji. Zamiast 4,50 to 3,50.
To 12 sztuk wziąłem. Chyba widać, który mój ulubiony smak. Ta biała czekolada też jest znośna. I takie jogurty proteinowe COT 2,99. Jak się bierze 3 sztuki, normalnie 3,99. Ich jeszcze nie jadłem, ale zawsze chciałem spróbować, więc fajna okazja. No i energetyczki. Takie ładne zakupy. I powiem wam, niby wszystko na promce, niby wszystko zrabatowane. 40 zł rabatu. Rachunek i tak 80 zł. No. Ja to nie wiem, jak tu żyć? Zobaczcie, tak naprawdę to wszystko można na luzie w 2 dni ogarnąć. Uważam, że dietetyczne jedzenie powinno być dofinansowywane przez państwo. Takie 500 plus dla osób, które są na diecie. O, dobra. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale mam taki klucz do mieszkania i niestety ta końcówka się urwała i ciężko jest otwierać drzwi. Kiedyś to próbowałem naprawić paździerzowo, ale się nie udało. Tutaj są takie dwie dziurki. Niestety te dwie dziurki mają tylko 2 mm średnicy. Przez co nie ma takich małych śrubek, bo normalnie przerzucił śrubkę, dał jakąś z tyłu nakrętkę i bym to zrobił. Niestety nie ma takich małych śrubek, są gwoździe. Mogę ewentualnie wziąć jakąś drewnianą płytkę, 2 gwoździki i przybić. Ale wymyśliłem coś innego. Mam taką metalową płytkę. Mam klej na gorąco. Zobaczymy, czy klej na gorąco na stałe się przyklei do takiej metalowej płytki. Nie wiem. Zobaczę. Nie wiem, czy się uda, ale spróbuję. No dobra, klej na gorąco to był jednak głupi pomysł. Ale zobaczcie, znalazłem takie kółeczko od tego. Wsadziłem i powiem wam, że działa idealnie. Że mam nadzieję, że problem z kluczem mam rozwiązany. Siema, jeszcze przed spankiem wam się pochwalę ocenami. Dzisiaj 6,35. Wczoraj 6,05. Także kując ze mnie. Ale chyba ze 40 godzin poświęciłem na naukę do tych wszystkich zaliczeń, więc całkiem sporo. Zawsze będzie taki, co ci chętnie powie, że źle myślisz, że źle czujesz, źle walczysz o swoje. Zawsze będą tacy, którym nie pasuje to, co mówisz, to, co piszesz, jak swój świat kreujesz. Będą tacy, co powiedzą, miny głupie stroisz, krzywdy źle pamiętasz, wymyślasz, pierdolisz. Popatrz jednak na to z nieco innej strony. Oni tylko patrzą za swojej zasłony, tak by nikt nie widział, stoją, podglądają, a ty gnasz do przodu i choć ubaw mają, kiedy się przewrócisz, zranisz się w kolano, to ty wciąż idziesz, a oni zostają w jednym ciągle miejscu za swoją firaną. Autor Monika Konefał.